Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Panie generale, poruszaliśmy dzisiaj na panelu na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw bardzo ważne zagadnienia związane z obronnością. Jakby pan miał na krótko i na szybko wyciągnąć wnioski po tej naszej niełatwej rozmowie, bo w 90 minut musieliśmy skompresować tyle rzeczy, że to jest nie do opisania wiele, wiele godzin. Generalnie mówiliśmy między innymi o tym, że trzeba wypracować strategię w stosunku do tego, co się w tej chwili dzieje. Dzieje się rzeczywiście dużo i wydaje się, że nie mamy aktualnej strategii, która by się odnosiła do tego, co się faktycznie dzieje. W konsekwencji tej strategii, którą powinniśmy mieć przygotowaną i wdrożoną, trzeba opracować wiele planów sektorowych, które by uruchomiły cały potencjał państwa do tego, żeby państwo osiągnęło zdolności do tego, żeby budować swoją odporność. Odporność to jest wszystko. Co mieści się w tym bezpieczeństwie, między innymi bezpieczeństwo. W związku z tym to uruchomienie całego potencjału sił zbrojnych, jego organizacja, jego wyposażenie, szkolenie, cały proces modernizacji. To również konsolidacja polskiego przemysłu zbrojeniowego, państwowego i prywatnego, bo w tej chwili sektor prywatny jest deprecjonowany, nie ma dla niego miejsca. Wszyscy uważają, że przemysł państwowy... Czyli konieczna jest ta współpraca pomiędzy jednym i drugim i wszyscy muszą zrozumieć, tak, że jesteśmy właśnie w systemie, bo nie ma systemowego podejścia, wydaje się. Dobrze, tak? By było, żeby w końcu politycy zrozumieli, że w tej części prywatnej jest ogromny potencjał i technologiczny też, który wielokroć przewyższa potencjał, który dysponują spółki Skarbu Państwa. I to muszą politycy zrozumieć, bo wspólny wysiłek może nam dać to, czego oczekujemy od sił zbrojnych i generalnie od całego systemu odporności państwa, że przygotujemy się na to, co jest największym zagrożeniem. A my wiemy, co jest największym zagrożeniem. W związku z tym wszyscy powinni w tej chwili zmobilizować maksimum sił i środków do tego, żeby się przygotować do tych wyzwań, które w tej chwili są, które nam zagrażają. Mam wrażenie, że nie ma tej mobilizacji, która by pozwalała to, że za 2-3 lata będziemy mieli duży poziom zdolności oczekiwanych do budowania systemu tego polskiego bezpieczeństwa, który będzie częścią systemu europejskiego straszania i właśnie naszego systemu straszania, bo my tego nie mamy. Czy nie musimy być tak naprawdę, co niektórzy sugerują, że Polska musi być w pełni samodzielna do obrony, bo wtedy sojusznicy nie byliby jej potrzebni? Mówimy o obronie kolektywnej. My jesteśmy w systemie, jesteśmy w sojuszu i jeżeli mówimy o obronie, to mówimy o obronie kolektywnej. Ale żebyśmy mówili o obronie kolektywnej, musimy mieć tą obronę duży swój wkład. I w związku z tym mówię, że musimy z wielokrotnie wysiłki, musimy się zmobilizować do tego, żebyśmy te zdolności osiągnęli, które są oczekiwane, żebyśmy byli wiarygodnym sojusznikiem w ramach tej kolektywnej obrony. Brutalnie zapytam, mamy problem ze strategicznym myśleniem? Mamy i to poważny problem, bo widać wyraźnie, że brak nam strategii. W zasadzie u nas ta strategia ma charakter rozproszony, czyli generalnie nie ma skumulowanej uwagi na kluczowych sprawach, które mają dla państwa strategiczne znaczenie. W związku z tym nie ma strategii. To, co się dzieje, to jest tak, jak kiedyś pan powiedział na panelu, taktyka i to taktyka rozproszona, której połączenie daje w celu gwarancji, że to jest ta strategia, którą chcemy mieć. Bardzo serdecznie, panie generale, dziękuję i liczę na kolejne spotkania. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Życzę. Dziękuję bardzo. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.